1940 roku w czerwcu powstał obóz, no i zaczęła się już robić akcja. Moja mama już zaczęła szaleć. Tatuś ją błagał, prosił, żeby dała spokój, że nas spalą wszystkich w krematorium. Ona powiedziała, nie, musimy pomagać ludziom. To się robiło chleb z cebulą, tam jakiegoś papierosa. To, no co było w domu, to się pakowało takie paczki i wkładało między gruzy. Tylko to się w nocy chodziło. Jak już tam nikogo nie było, to się chodziło. Tam się w nocy podrzucało to jedzenie pod kamienie tu, no i wracało się nocą do domu. Więźniowie mówili, że nie tyle to, że się im poda chleb, ale że jak się uśmiechnie, coś powie dobrego, czy coś o wojnie, że już jest tam, że już front blisko. Nawet o niemieckie gazety się prosili, że oni sobie to przeczytają, że już coś będą więcej wiedzieć. Po lekarstwa dla naszej grupy to chodziła albo pani Kulkowa, albo ja. Ja zawsze, powiedzmy, mówiłam o krople na oczy. To było wiadomo, pani Bobrzecka wiedziała, że przyszło się po przygotowaną paczkę. Na każdym kroku groziło niebezpieczeństwo. Ale proszę panią, jak można nie pomóc głodnemu człowiekowi? Jak można nie pomóc? No i pojechaliśmy z siostrą z tym jedzeniem, te gary na tych rowerach, w siatkach. No i ja tak na palcach po angielsku zagwizdałam. A tu zamiast jeńców na koniu białym taki szwarcer, on się nazywał, taki dziubaty powietrzny ospie. Do dzisiaj tą gębę pamiętam. No moja siostra siedziała w lagrze, rzuciła chleb, esmany przyszły i zabrali. Na 11 roku była na Podlaszu. Przewracali cały dom od góry na dół, na dole to samo. Także wszystko zostało przekopane i powiedzieli, że jak rodzice wrócą, mają natychmiast się zgłosić na żandarmerię na ulicy Jagieły. Tata potem jakiś dzień się ukrywał. No przyszedł do domu się pożegnać, no i wyszedł, więc już nie przyszedł.